Cześć. Co prawda mieliśmy się zająć testem adsorberów fosforanów, jeżeli chodzi o akwarystykę, ale jeszcze czekam na Hankę i reagenty. Mam już 3/4 sprzętu do tego testu. No warto było tam ten temat z milówki pociągnąć, ale w międzyczasie, w cudzysłowie z nudów, chcę zrobić inny test powiązany pośrednio z naszymi adsorberami fosforanów, mianowicie czytając wielokrotnie na forach, że węgiel aktywowany, którego używamy w akwarium, oddaje fosforany, jak jest niewłaściwie przygotowany przed włożeniem do akwarium, a rzeczywiście są ku temu podstawy, dlatego że jak ktoś poznał troszeczkę proces produkcji węgla aktywowanego, to sam proces aktywacji rzeczywiście może być przeprowadzany za pomocą metody fizycznej, to znaczy wysoka temperatura lub też chemicznej, za pomocą kwasu ortofosforowego. Kiedyś jeszcze były to związki cynku, ale zostały zabronione, więc na świecie na dzień dzisiejszy używa się tylko i wyłącznie kwasu ortofosforowego, jeżeli chodzi o metody chemiczne. Zebrałem 14 rodzajów węgla dostępnego, bynajmniej w mojej okolicy. Przygotowałem zlewki. Tu już jest węgiel w tych zlewkach. 14, 28 próbek w sumie. Odmierzonych po 10 gram węgla. Do tego jest podane po 100 ml wody. Tutaj w tych mniejszych fioleczkach oczywiście macie zalane zimną wodą, bo niektórzy płuczą węgiel zimną wodą i wrzucają do akwarium, a niektórzy zalewają wrzątkiem. I w tych większych zlewkach mamy te same próbki tego samego producenta, ale zalane wrzątkiem. Zaraz się biorę, będę za pomocą Hanki, ale nie Hanki tej niskozakresowej, tylko tu mam Hankę na wysoki zakres fosforanów i ona się różni tym od małej, że ma zakres pomiarowy do 30 mg bodajże, z tego co pamiętam, tak, 30 mg. Mała Hanka ma rozdzielczość 1/100 mg, ta ma 1/10 mg, czyli mamy o 1,0 przesuniętą rozdzielczość, ale myślę, że to powinno nam wystarczyć, żeby zobaczyć, jak to jest z zawartością fosforanów w próbkach takiego węgla. A węgle mamy różne, bo i mamy przedstawiciela węgli kokosowych, bo proszę bardzo, tu mamy Grotecha kokokarbon, ale mamy też jeden węgiel, który jest tak naprawdę, ponieważ był tani, to kupiłem, mówię, przetestujemy, to jest Delfin Active Carbon, proszę bardzo, made in China, i on zresztą jest bardzo ciekawy, bo to jest jedyny węgiel, który się dostał do testów. Jest taki lekko szary, więc no jest szansa, że coś tam w tej wodzie będzie. No oprócz tego macie Faune Marine, Aquaella, tu jeszcze jest na dole, bo mi się to wszystko nie mieści. Na przykład, proszę bardzo, Joy BL, Fluval, nasza popularna dosiorowa, tu mamy Aqua Medica, tu mamy węgiel. Tak naprawdę no, niespotykane w akwarystyce, nie firmowa, ale też dostałem od człowieka, który się zajmuje akwarystyką, żeby sprawdzić. Tu mamy bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o konfekcjonowanie, nasz polski Zolekowski. No i oczywiście Sera, która jest bardzo popularna. No i następny przedstawiciel węgli tanich, i tych filtusów mam akurat 3, bo to jest Carbos Natural i prawdopodobnie jeszcze jeden tu będzie. Filtus Carbos, ale nie Natural, tylko Megapack, to jest chyba to samo, ale inaczej jest skonfekcjonowane. No i Special Edition, proszę bardzo, Carbomax, też Filtusa. Oni mają tutaj 3 produkty w teście. Zaraz przystępuję do pierwszego badania. Biorę lejek, biorę pojemniczki, biorę bibułę filtracyjną, zaczynam przesączać cały płyn z węgla. Zobaczymy, ile tego płynu
z tych 100 ml zostaje. Potem zalewam z powrotem na następne 12 godzin. Po 12 następnych godzinach będzie robiony jeszcze jeden pomiar. Jeszcze w międzyczasie będę za pomocą miernika te próbki mierzył pH roztworu i temperaturę, która tu jest w tym pomieszczeniu. Tu w tym pomieszczeniu patrzyłem na termometr, jest na razie 21 stopni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy. Na forum podzielę się oczywiście wynikami, więc zapraszam za jakiś czas. Jeszcze mi jest potrzebna doba, żeby to skończyć. Powtarzam, dzisiaj mierzymy zawartość fosforanów w próbkach wody po płukaniu węgla metodą gorącą i metodą oczywiście zimną. To jest zimne RODI, to jest przygotowane RODI. Jakby coś, to zapraszam za parę dni, żeby poznać wyniki tej zabawy. Pozdrawiam.